Koleżanki i koledzy, mam przyjemność rozpocząć zmagania w 34. edycji regaty błękitno-sęgle Zalewu Włocławskiego. Dla tych, którzy mnie nie znają, to się przedstawię. Nazywam się Andrzej Spychalski, jestem wicekomendorem jachtklubu Anwil i zwyczajowo pełnię funkcję takiego tutaj, jak mówię, chłopca do wszystkiego, czyli po prostu chłopca do wszystkiego. I Państwo wiecie, ci, którzy bywacie u nas, a w większości są to te same twarze, chociaż jest kilka nowych osób, dlatego pozwalam sobie powtarzać tę formułkę. Zaczynamy tak troszkę po harcersku, troszkę po wojskowemu, troszkę po żeglarsku, czyli od podniesienia bandery. Dziś banderę podniesie nie kto inny, tylko sam prezes Włocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, Zbyszek Kasprzak. Ukłoń się, Zbyszek. A dlatego poprosiliśmy Zbyszka o to, bo tak się składa, proszę Państwa, że nie chcemy się tam chwalić, ale akurat mija nam 35 lat od funkcjonowania tutaj w tej pięknej marinie, od istnienia jak tu w Anwil, więc pomyśleliśmy, że z takiej okazji będzie to fajnie, jak prezes podniesie. W otoczeniu ślicznych dziewczyn z ekipy ratowniczej na banderę patrz, banderę podnieś. Poprzedzi to jeszcze jedna informacja. Tak się składa niestety od czasu do czasu, że musimy pożegnać kogoś z nas. Tak się złożyło, że nie dalej jak w przeciągu ostatnich kilku tygodni pożegnaliśmy na wieczną wachtę dwóch wspaniałych naszych kolegów włocławskich żeglarzy. Leszka Falkowskiego, spod którego ręki wyszło większość żeglarzy, tak powiem, mojego pokolenia tutaj włocławskich. I kilka tygodni później Janka Wojnę, wspaniałego żeglarza, kolegę z jachtklubu Bryza. Uczcijmy minutą czy chwilą ciszy pamięć obu kolegów. Dziękuję. Panie komandorze, niniejszym zgłaszam gotowość do odbycia regat 34. już obok Kitno-Stęgę Zalewu Włocławskiego. Spocznij. Szanowni Państwo, drodzy żeglarze, sympatii żeglarstwa. Jest mi niezmiernie miło powitać Was na kolejnej edycji 34. regaty obok Kitno-Stęgę Zalewu Włocławskiego. Szczególnie, że jest to również 35-lecie jak klubu Anwil. Jak zwykle zaczyna nas całe grono dostojnych gości. Pozwólcie, że przywitam. Wśród nas jest pan Andrzej Persson, stator RP. Zawsze miłe żeglarstwo, zawsze będzie przyjadać na regatę. Jest wśród nas pani Domicela Kopaczewska, stator Rzeczpospolitej Polskiej. Witam. Jest również pan Łukasz Zbonikowski, poseł Rzeczpospolitej Polskiej. Witam serdecznie naszego przyjaciela żeglarstwa, pana Sławomira Kopiścia, radnego sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Władze miasta reprezentuje pani Wanda Muszali, pani prezydent miasta Wrocławka. Witam serdecznie. Silna ekipa WOPR-u, która dzisiaj chyba niestety nic nie będzie miała do roboty, ale będą na wodzie i będą was asekurowali. Witam serdecznie. WOPR. No i oczywiście media, które coś tu kręcą, robią zdjęcia. Sądzę, że będziemy uwiedzeni w najlepszych filmach, zdjęciach. Witam Was wszystkich serdecznie, żeglarze. Poznajmy, niszczyć Wam stopy wody pod Kilem. Oczywiście też nie końca jeszcze całego otwarcia. Chciałem poprosić o zabranie głosu pana senatora Andrzeja Perssona. Dziękuję bardzo. Będę starał się, drogi komandorze, krótko. Będę starał się krótko, ponieważ impreza jest tak zacna, że już nie mogę doczekać się 35. rocznicy i z okazji 34. chciałbym ten medal senacki na ręce pana komandora, naszego przyjaciela Waldka, złożyć. Nie mogę się kręcić, powiedzieć. Stoję statem prosto. Wszyscy drodzy żeglarze, przyjaciele, panie jak najbardziej generalny sekretarzu, z którym nie jeden litr słonej wody żeśmy na różnych igrzyskach wypili, i nie tylko, tak, słusznie zauważył, i mam nadzieję, że za niecały rok również będziemy mieli tę okazję
razem z młodym wychowankiem niedalekiego klubu z Dobrzynia. Mam nadzieję, Łukasz Przybytek też wystartuje, wtedy będzie nam wszystkim bardzo miło. A ja mam jeszcze dodatkową okazję, wyliczyłem, że 50 lat temu, niedaleko stąd, w Wrocławku, po tej stronie Wisły, na przystani, zrobiłem patent żeglarski, więc pewnie jestem jednym z tych Matuzalemów, ale nie ma większej, wspanialszej przygody w życiu niż takie warunki, nadzwyczajne okoliczności przyrody. Zatem z tej okazji okrągłej 34. rocznicy, jak ustaliliśmy, no i mówią, że podobno Senat chcą zlikwidować, będziecie mieli Państwo za tę miłą pamiątkę i wszystkim stopy wody pod kilem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo panu senatorowi za to szczególne wyróżnienie. Teraz poproszę o zabranie głosu sekretarza generalnego Polskiego Związku Żeglarskiego z panią Wastosią. Dzień dobry Państwu. Chciałem nawiązać do słów pana senatora. Rzeczywiście znakomicie się współpracuje żeglarzom, szczególnie ostatnio z parlamentarzystami. Mam nadzieję, że w przyszłej kadencji będzie to również skuteczne. Tym bardziej, że mamy następnych. Ja mam taką kartkę długą z przemówieniem, ale nie będę go wygłaszał. Ale chciałem zacząć w ogóle od podziękowań i Orlenu i różnym firmom, ale uznałem, że to mógłbym być posądzony o nepotyzm, bo połowa moich dzieci pracuje w Orlenie, więc pomijam Orlen, ale ta perełka Orlenu, czyli Anwil Włocławek, zasługuje na godne, na słowa uznania i podziękowania. Nie będę mówił, co produkuje, bo miałem tu przygotowane nawet cała produkcja Orlenu, czego mecenasem jest Anwil, przepraszam. Od kultury począwszy, poprzez sztukę, poprzez sporty lotnicze, a na końcu żeglarstwo, ale skutecznie. Bonażet, tak. Nie ma Remigiusza Paszkiewicza, ale panie dyrektorze, mógłbym pana prosić o przekazanie, łącznie z życzeniami imieninowymi, bo chyba dzisiaj jego imieniny, stąd ta absencja pewnie. Podziękowanie dla Anwilu Włocławek i życzenia, żeby nie opuszczał nadal i tak skutecznie wspierał nas, żeglarzy, za 45 lat wspierania w ogóle żeglarstwa, jak się okazuje. Dziękuję bardzo panu. No i przy okazji druga rocznica. Trochę młodszy jachtklub Anwil Włocławek na ręce komandora Waldemara Kowalskiego, czyli naszego przyjaciela Kowala. Podziękowania i żeby tak dalej żeglarstwo tutaj się rozwijało w tym regionie Polski i odkrywało dalej dla wszystkich nas Zalew Włocławski. Dziękuję Kowalu. A przemówienie zachowam sobie, żeby nie zapomnieć o tym. Do Facebooka wpiszę. Dziękuję bardzo i życzę stopy wody pod kilem.